Emir postanowił przyjąć propozycję pracy na Alasce. Miał nadzieję, że Rejan będzie próbowała go zatrzymać, ale ona milczy. W 95. odcinku serialu Przysięga Cemre postanowi zacząć działać. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 95. odcinku Przysięgi. Zdenerwowany obojętnością Rejan, Ozgejagis Emir, Gokberg Demirci postanowił wyjechać na Alaskę. Kavidan Gul Arkan poradziła Rejan, aby nic nie robiła, bo Emir długo nie wytrzyma poza domem. Cemre, Ceyda Olgüner, nie zamierza jednak stać z założonymi rękoma. W 95. odcinku Przysięga przestraszona szalejącymi za oknem piorunami Zeynep, Balin Gay Parlak zjawia się w pokoju Rejan i Emira. Dziewczynka chce spać na kanapie, którą wcześniej zajmował Emir, małżonkowie muszą więc spać razem. Leyla Muniz Özlem Özterk próbuje wykraść Kemalowi Ken Verel dokumenty, ale zostaje przyłapana. Tłumaczenia Leyli nie robią na Kemalu wrażenia, Emir liczy, że żona poprosi go, by nie wyjeżdżał na Alaskę. Niania Hafiz prosi Emira, by odwiedził ją przed wyjazdem. Cemre zwierza się Yonsi Almira Tagul Kucukoglu ze swoich planów. Będzie chciała lecieć razem z Emirem, Rejan udaje przed rodziną, że wspiera męża. On twierdzi, że wyjazd przyniesie korzyści zarówno jego karierze, jak i firmie. Później Rejan zamyka Emira w łazience. On znajduje zapasowy klucz, kiedy Rejan orientuje się, że Emir wydostał się, mężczyzna przytula ją i wyznaje jej miłość. Przysięga odcinek 95 w piątek, 24 stycznia 2020 roku o godzina 16:05 w TVP1, sprawdź program TV.